Kiełbaska z ogniska i w takiej bułeczce. Dzień dobry, po raz trzeci z tego samego miejsca. Nie no, dzisiaj już na pewno wyruszymy. Dzisiaj pojedziemy i na pewno tu już nie będziemy wracać. Nie, dzisiaj nie. Pojedziemy dalej. Za parę godzin z powrotem w tym samym miejscu. Wieczorem, to wiecie co, wróciliśmy na to samo. A oni jutro rano znowu. Witamy po raz czwarty z tego samego miejsca. Nie. Pojedziemy dalej. Pojedziemy. Pokażę wam ciekawostkę. Wczoraj wieczorem, tak sobie myślimy, nie? I przypomnieliśmy sobie, że kiedyś mijaliśmy tego Googlowoza i znaleźliśmy to miejsce. I patrzcie. Ta-da-da. Jedziemy tutaj, rądko. Bach. Tutaj wjedziemy. Nie tu, tu. Bach. Uwaga. I co my tu mamy? Majowóz pełnej okazałości. Ogólnie to dość szybko aktualizują te zdjęcia, widzę ostatnio. Taka ciekawostka z rana. Kurde, taka dobra maszynka, chyba ją piąty rok mam już. Tylko ostrze się zaczynają coś ten... Tępić jakby. No tak, trzeba było lepiej smarować, tak jest. Kto nie smaruje, ten nie goli. Ten nie jedzie. No w każdym razie szkoda mi tej maszynki, bo ona dobrze funkla, tylko te ostrze. I muszę sobie poszukać takich ostrzy samych. Czy idzie znaleźć do tego Philipsa jeszcze. Bo nowa maszynka to teraz patrzyłem prawie 300. No i właśnie przez to ostrze muszę go dogolić, bo się wczoraj źle ogolił. Tak, tylko wiecie czym jest problem? Ona mi to zawsze mówi 2 dni później. Wtedy dopiero zauważam, że się źle obciąłeś. No nie wiem, czy stary łazi gdzieś z jakimiś kłakami ten tego. Dobrze jest, dobrze. Nie pytasz nigdy czy jest dobrze. Ale nieraz patrzysz po ogoleniu i to nic nie mówi. Nie patrzę nigdy. A 2 dni później, a tam się nie dogoliłeś. A dzięki, 2 dni później. No wtedy dopiero patrzę. Dobra, chodź, idziemy się ogolić. Pa pa, miejscóweczka, pa pa, nie będziemy już dzisiaj wracać. Się okaże. Siebie w takich momentach nagrywać, jak ja mówię, że mi się chce jeść. Idziemy zobaczyć jakieś stare miasto. Znaczy to, co z niego zostało. Nie, tam zacznijmy od lepszego, Patrycja. To na powrocie. Na powrocie też nie będę miała siły. Tam widzicie, o. Było z drogi widać. No faktycznie ruina. Jeszcze chodniczek ułożony jest. Oj, podłogi nie ma. Patrycja mówi, że kiedy to było? Patrycja? No, to wyludniła się w latach 60. XX wieku pod zabudowę tego zbiornika tutaj, jeżeli dobrze przeczytałam. Tego tam woda sobie. Tak. Oj, i teraz marnieje. Tylko nie ogarniam, dlaczego się niby przestał. Ten. No też nie, bo przecież ten zbiornik jest na dole, nie? Tam nisko, no ale... Może jakąś główną drogę odcięli albo coś? Może. Wtedy? Nie wiem. Ten mur niedługo runie, bo to on się trzyma tylko z jednej strony teraz. A czy nie, w sumie się nie trzyma ani z tej. Tam się pewnie tylko trzyma trochę. Podobno tu gdzieś mieszka 4 ten, nie? O, tam chyba. No, że w jednym z domostw mieszkają 4 jakieś rodziny, ale też nie całorocznie.
No i miasteczko się nazywa Esko, ale nie wiem, czy to już wypowiadam. Pewno damy wam pineskę na to miejsce, ale... Panu to wygląda, jakby go zbombardowali. Tak samo siebie, by się tak rozpadało. Kiepski cen. To stoi i stoi puste od 60 ponad lat, tak? 60 ponad, no. Może się już rozwalać. Ale widzicie, karawanik działa cały czas, nie? Nawet tutaj. A tam się buduje jakaś autostrada zaraz obok. Dlatego tu się coś dzieje. Tam jakaś hala postawi. No rozpad totalny. Jakieś drzwi jeszcze się ustały. I faktycznie tutaj w ośrodku jest jeden jedyny domek, w którym ktoś mieszka i ma front. To chyba coś konkretnego stoi. Tylko jedyne, które się nie rozpadło. Jeszcze by się trzeba dowiedzieć, w którym roku tak mniej więcej powstało to miasto. Bo ewidentnie cementu wtedy nie mieli. To są bardzo stare rzeczy, które się dobrze trzymają, ale to się im tu jakoś sypie strasznie. O, kominek został tam u góry. Dobra, już wiemy, że mniej więcej 1400. Także trochę to miasteczko stoi. Znaczy lega już w sumie. No ale kościół ewidentnie miał droższą, kurde, tą zaprawę. To się trzyma. Widzę, że tutaj więcej jajek mieli, żeby dołożyć. A co ty myślisz? Na jajkach, na krowiej kupie. Takie kiedyś były mieszanki. A się do środka wejść? Ale zimno stąd. O kurde. No nie, wchodzić to tam nie wchodzę. No. Jak to kiedyś gruchnie. Klimacik to to ma. To jest jedyna linia, która tutaj biegnie, widzicie? O! Tu i do tego jednego domku, który tam został. Dbają o mieszkańca, patrz. U nas chcesz wybudować w dzisiejszych czasach, to ci nawet nie podciągną linii. O, tu jest nazwa tej miejscowości Esko. Zobacz. Tuż wyrył, wydubał sobie. Nie, Esko. Wiecie, co się okazało największym problemem Patrycji, dlaczego ona by tu nie mieszkała? Bo droga jest taka, że się nie da samochodem dojechać i ona nie ma jak do Lidla pojechać. No jak ja bym zakupy też chciała do domu? Kurde. Ej. Siaty po tą górę. Dajcie spokój. Tak, to przyjadę pod domem pod Lidla, zakupy zrobię, wózkiem podjadę. Elegancko. Tak? A jeszcze człowieku się męczy. No co? Się śmieję. Tak naprawdę. Ja myślę, że jakby tutaj tak pochodził z wykrywaczem po każdym jednym tym domu, to na bank byś gdzieś jakiś skarb znalazła. Tak? Ludzie tak w tamtych latach tak chowali po prostu. No, ale jak się wiedzieli, że się gdzieś w jakiejś ściance czy czymś. Chyba zabrało. A i luto tak pomrze i nie wie, gdzie oni co schowali. Wiecie, jak to jest? Najwięcej pieniędzy papierowych ogólnie ginie gdzie? Na wysypiskach śmieci. A dlaczego? Bo są wyważone ze starymi wersalkami. Tada. Taka ciekawostka światowa. Patrycja mówi, że nie przejedzie. Patrycja lajtowo przejedzie. Jak przejedzie? Tam sobie koło jeziorka staniemy. Dupę sobie poopalasz.
tata majowóz nie da rady. Patrz, jakie to offroadowe, przecież to widać nawet jak to pod tym lekkim skosem stoi, że to offroad prawie. No ja. Prawie jak jakiś ten. Prawie. Z naciskiem na prawie. Się nie da, jak się da. Jest nawet rzeka, tylko trochę wyschła. Ty do wody wchodzisz? Ty wchodzisz do wody? Ta woda jest taka czyściutka. Tu jest takie korytko, że aż kusi, żeby tu czegoś nie zbudować. Takie młodzieńcze lata by się przypomniały. Budowanie tamy na strumyku. No, kto budował tamy na strumyku w górach? My co roku. I co roku nam zabierało tydzień później, bo przychodziła ulewa. No ja. Ale rozrywka była. Faza pierwsza to pogłębić dno, ale zostawić sobie przepływ. Musi się wyczyścić. A jak się nam to wyczyści, to znam zatkamy tam tą dziurkę. Już Patrycja się może wynorgać. Albo pij, pójdź ma basę do pływania. Normalnie to by było co najmniej na całą tą szerokość, ale tu nie masz czego. Ej, tam na dole. Co? Widoki podziwiam. Podziwiam. No. Ja podziękuję. Chodź, bo podziwiamy razem. I żebyś się potem ze mnie śmiała, jak ja stamtąd schodzę? No aha, myślisz, że po co? No właśnie, dzięki. Dobra, wejdę. Patrzcie, tam jest to miasteczko. Co byliśmy? No i potem tam jest jeziorko. Uwaga historyczna, chwila. Dobra, to mi wystarczy. Okej. Powstał plan. Będziemy robić ognisko dzisiaj. Małe ognisko, tylko ten już patyki zabiera jak zwykle. Ten skradzi patyków. Żebyście widzieli, jak on kradnie patyki zawsze na ognisko. Nawet z ogniska wyciąga. Patrzcie, jaki tak. Fajny zawód się robi. A ten mi to tu... No bo on skradał. Już naskarżyłem na niego, że kradnie patyki. Gdzie jest nasz kolega do ogniska? O, tu jest. Mamy takie coś. Powiem wam, temat jest świetny. Z kilku powodów. Jeśli w tym zapalimy ognisko, to nie zostanie ani śladu po nas. Mieści się w malutkim. Są takie kijki jeszcze, ekstra do tego. Kijkami. Parę rurek. I uwaga, taka sieteczka. Teraz sobie składamy takie rurki. O, bach. I z drugiej strony też. I mamy takie coś na razie. Bierzemy naszą siateczkę. Jedna nóżka. I druga. I widzicie? Jest taki stojaczek. I teraz jest tak. Plusem jest to, że nie zostanie ani śladu po nas. Czyli możemy to zapalić na trawce i nie będzie śladu. A kolejnym plusem jest to, że z tym się praktycznie wszystko świetnie pali. Przez to, że tu jest cały czas bardzo dobre powietrze od spodu. No i są takie patyczki tam do kompletu. Rozsuwane jeszcze. O. Podlinkujemy wam, skąd my to mamy akurat. Co
sobie możecie zapodać, bo to się naprawdę przydaje. Co prawda my rzadko ostatnio te ogniska robimy jakoś tak, ale to głównie przez to, że w większości miedzi jest zakazane. A tu skorzystamy przy rzece. Duino, zostaw patyki. Tylko wiecie co, nie mamy pieczywka znowu, ale na to jest metoda. Zrobimy coś z ogniska. Bo jakąś kiełbaskę tam mamy, tylko wiecie, same kiełbaski nie będziemy. No to burżuazja, dajcie spokój. Aby to samo kiełbasę. O, mamy takiego kijka. I to jest faza pierwsza. W sumie przydałyby się dwa. Jakby to zrobić? Duino, gdzie ty jesteś? Tu jest. Patrycja się dzisiaj uparła, że to ona zapali ogień. Ale ja nie wiem, czy tu jest. Jakoś tak patrzę na to, ładnie ułożyłaś ci, powiem, ten stożek. No, ale? Ale to, co ty tam chcesz podpalić, zapalisz go to. To nie? No ja. Niby się coś kopić, niby coś ten. Zapalniczkę wykończyła, ale udało się jej. Rozpaliłam. Ale tak jak mówię, na tym się fajnie pali, bo jest cały czas lipo od dołu, nie? Także nie ma problemu za bardzo z odpalaniem. Co do naszego pieczywka. Mąka, woda, sól i trochę proszku do pieczenia. Najszybciej. Teraz robimy tak. Bierzemy sobie tego ciasta. Z tego ciasta robimy sobie taki długi coś. Tak go rozciągamy ładnie. Bierzemy naszego kika i owijamy to dookoła. Od samego dołu. Tak, żeby się nam fajnie rozpłaszczało. I ładnie zagniatamy. I co? I pieczemy. No i zobaczcie. No dobra, może nie wygląda najpiękniej, no ale tu chodzi o ognisko. Wtedy ma być wszystko wędzone, opalone i trochę stegowane. Bardziej by można na żarze to piec, nie? I teraz zdejmujemy z patyczka. Pach, ładnie zeszło. Patrzcie, tu jest miejscówka, gdzie wkładamy pierwszą upieczoną bułeczkę. Ona się jeszcze może ewentualnie dopiekać lub cały czas trzymać ciepełko. To też dobre jest, nie? Wiecie, jaki jest kolejny plus tego paleniska? Jak się siedzi nawet przy bardzo małym okienku, to jest bardzo fajnie ciepło, bo to jest podniesione do góry. I ciepło akurat dociera tam, gdzie ma być. A jak chcecie, to i nawet nóżki od spodu można zagrzać. Sprawdza się to, ale rzadko palimy jakoś ognisko. Wiecie, to jest z narażeniem na mandaty. Patrycja ma głoda, ona już będzie w kiełbaskę piekła. Zobaczcie, jakie kijeczki są. Jakie brudne je mamy! To są kiki do pieczenia, ej, na ognisku. No dobra, nie spadnie. Nie? O, patrzcie, tu się tak wyciął. A, to jeszcze można. No, aż tak daleko nie jesteś. No, ale akurat patrz. Myślę, że będziemy piec kiełbaskę. Ona mi spadnie. No i patrzcie, i teraz robimy tak, jak na Orlenie. Pani ketchup? Ketchup, sos czy musztarda? Pach. Tak, po całości tam.
Okej, okay. Na dno poszło. Jeszcze trochę. Ketchup. Przytrzymać. Kiełbaska. I kiełbaskę pakujemy tam. Nice. Kurde, pa, jak ulał. Aż ketchup bokiem wyszedł. I smacznego. Kiełbaska z ogniska. I w takiej bułeczce. Co czuję, że ja skończę jej zanim Patrycja zacznie. I rączki się nie brudzą, widzicie, o. No może się trochę uwędzą, ale to nie szkoda. Jak hot dog z Rolena. Tylko lepsze. Ma ketchup na środku nosa. On się ze mnie śmieje, bo mi ketchupik wypadł. To było... Patrzyłem na nią cały czas i się zastanawiam, kiedy to się wydarzy, nie? To było po prostu nieuniknione. No niestety w tym vlogu zero technologii, to nie? Dla tych, co czekali, no to sorry. Dla tych, co się cieszą, bo nie ma w końcu nic o technologii, to uwaga, bo następny raz znowu coś będzie. Znaczy, taką mam nadzieję przynajmniej. No, a tym razem się nie udało, bo po prostu no, nie zdążyłem dograć, bo wiecie, to jest to, co oglądacie, to jest temat, który był nagrywany wcześniej, a ja zawsze staram się dogrywać właśnie tematy technologiczne, tak jak teraz, to, co wam teraz w tym momencie mówię, a to z reguły zajmuje trochę czasu, ale nie zdążyłem, no bo trochę nas czas goni. No i tak w ogóle wracając a propos do tego paleniska, nie? Bo miałem podlinkować, skąd my to mieliśmy, niestety ta firma już tego w ogóle nie ma, ale ich jest dostępnych sporo i możecie to nawet prosto gdzieś z Chin na AliExpress ściągać, a naprawdę to się sprawdza. A teraz wiecie, okres będzie, że większość może gdzieś tam ognisko sobie zrobić czy coś. Także polecam coś takiego mieć, nawet nie mając kampera czy cokolwiek, można sobie wozić w auteczku i zawsze sobie gdzieś tam ognisko można zapalić, nie zostawiając śladu po sobie. Także polecam, można się zaopatrzyć, ale cały czas zachęcam i przypominam do zadawania jakichś pytań tam w komentarzach, nie wiem, w tematach, które was będą interesować, żeby znowu zbierać jakieś kolejne pomysły na kolejne dogrywki. I także jak coś, to wiecie, w komentarzu, nie? No i przy okazji oczywiście łapeczka, nie? Czy tam, czy przypadkiem tu jesteś, a nie subskrybujesz, to zasubskrybuj kanał. No i, że tak powiem, no miłego wieczoru w niedzielę, nie? No i zobaczcie, ile zostało dnia następnego tutaj. Tu jest tylko trochę popiołku, a tu nie ma ani śladu. Dobre, nie? Jak to przeżyć? Bez jedzenia. O Jezu, ten kurz robi sobie. Jaki tu się burdel zrobił. Kurde, ketchup mnie ucieka tą dziurą, no. Chciałam tak ładnie po brzeszku.